I witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Goticzka dwójeczki. Gotik 2, Noc Kruka. Kontynuujemy naszą przygodę. Mamy tutaj dużo misji na południu przy tym klifie do zrobienia. Mamy tu dużo orków do zabicia. Chyba nas koledzy nie widzą. Siema. Jako zawodowy ucznik mogę wam powiedzieć, że jesteście martwi. Albo nie. Ale kurde, biegniecie. O, będę miał problem zaraz. Będę miał niezły problem. Dobra, trzeba zabić. Ja myślę, że ta kłoda przed nami to jest właśnie jeden z nich. Siema, koledzy. Nawet lutu z was nie muszę zbierać, bo nie mają żadnego lutu, co mi jest potrzebny. Tak, to już jest ten część gry, że nie zbiera się wszystkiego. Nie ze względu, że jest się leniwym, tylko że nie potrzeba. Tam widzę, ktoś zginął. Ja mogę tam, kurde, trafić go? O, ja jestem mistrzem łuku już, więc powinienem trafiać. Dobra, jeszcze te elity są spoko. Elity jeszcze potrafią mieć coś takiego wow, albo potionek, albo coś wartościowego. Ile mamy strzał? Mamy... o 600, luzik. Najbardziej bezsensowna walka, jaka była przed sekundą. Siemark. Pa, ork. Dobra. Jest tu nasz tak zwany kowal. Staram, no, wszystko zabierzemy, nie? Ale nie ma tu nic, co nam by się super przydało. Może te zwoje. I pas jakiś tam był, czekajcie. Ktoś mi dał w jakimś odcinku komentarz z jakimś pasem, gdzie ja już jestem tak daleko w grze, że dzięki napisałem, chociaż miałem takie, no, nic z tym nie zrobię. Ale dzięki. Zręczności 10. Zręczność jest tu bardzo umowna, raczej znaczy zręczność obrona, no bo jednak i tak cię mogą pobić. To jest ten szaman? Nie, po prostu szaman. Tu będzie problem. Ohohoho, aż zdziwienie miałem na twarzy. 14.2. To będzie tutaj. Kurde, no tutaj muszę pomyśleć. Muszę chyba sobie przyjaciela jakiegoś zwołać. Gdzie są potionki tutaj? Okej. Okay. Nie pytajcie, co tu się dzieje. Niezłą odporność na ogień. No dobra, udało nam się to trafić. Tutaj cheezowanie. W ogóle nie ma czego plądrować. Nic nie ma. Takich akcji to jest tak głupie czasami, nie? Jak to zrobiłem, nie mam pojęcia. Niezapomniane przygody. Tak zawsze to nazywam, nie? Tego już się nie... To są takie sytuacje, których już nie odnowisz drugi raz grając w taką grę. Tu coś jest. Zwój. Mikstura.
O, to żem se zrobił. Pa, fight. O my god. Nieźle poszło. No, z tych orków zbieramy jakieś potiony, ale by trzeba było jeszcze pokupować więcej. By ktoś sprzedawał te potionki. Maniaczymy rozwalanie orkowych głów. Ciekawi, czy ja się mogę nauczyć w zamku zręczności, abym tutaj wrócił. Czekajcie. Kurde, te 5 zręczności by się przydało. Przecież on wiedział już o tym. On uczy tutaj kusza, ale też uczy chyba zręczności. Hej. O, zaraz powiem. Dobry. Kuszę tylko. Znalazłem Sengrata. Naprawdę? Gdzie on jest? Nie żyje. Oto jego kusza. Miał ją przy sobie. Musiał odzyskać swoją kuszę. Ale wygląda na to, że orkowie jednak go zabili. Przeklęty głupiec. Wiedziałem, że tak będzie. Wszyscy zginiemy. Kurde, kto mnie mógł tu zręczności uczyć? Chyba nikt. Hej! A, nauka broni. Ty, no kurde, trochę niefajnie. Jest 13, jest luzik. Nie zasłużył na coś takiego. Ty masz bronie, których nie potrzebuję, wszystkie są na siłę. Trudno mi w to uwierzyć. O kurde, gra, nie psuj się. Przecież wiadomo o tym od dawna. Trudno nie sądzę, to żeby w tej sprawie. Czy nikt tu mnie strażnicą, nikt mnie tu zręczności nie nauczy? Czy to jest bez sens wtedy? Nie może tak dalej być. Powiedziałem dokładnie to samo. To przecież nic nowego. Nie mów, o tym nie wiesz. Nie mów, że o tym nie wiesz. Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające. Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Skąd ty to znowu masz? Chcę być silniejszy. Nie może tak dalej być. Chcę to być, kurde, zręczniejszy. Nic tu nie ma. Nie wiem, czy jakiś nowy miecz strzyłem, czy swój. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Na pewno. Dobrze więc. Przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. Bo zaraz się rozpłaczę. Ja pierdzielę, nie? Necht. Słyszę o tym po raz pierwszy. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Teraz pytam się. Przecież wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ale... Kiski grają mi Marsa. Garond znowu kazał zmniejszyć racje żywnościowe. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. Czemu nikt mnie nie słucha? Może coś ci przyniosę? Oszalałeś? Na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś zauważy, że mam jedzenie, zaraz otoczą mnie dziesiątki nowych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Znajdziesz mnie w świątyni Maga, kiedy nikogo już tam nie będzie. O tej porze w świątyni prawie nikogo nie ma. Tylko nie przynieś mi suchego chleba albo jakiegoś ochłapu, jasne? O tym wcześniej. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Powiedziałem dokładnie. Wciąż głodny? Spadaj stąd! Przecież wiedział o tym wcześniej. Z
Czyli w nocy mam tam z nim się spotkać. Nie ma sprawy. Zręczności się tutaj nie nauczę. Jedynej rzeczy, której się mogę nauczyć, co jest dziwne moim zdaniem. Hej, ty! Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale! Jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Być może będę mógł pomóc. Pewnie. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. Co jest do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Zatem jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub kiełbasy, bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Pomożesz nam? Nie martw się. Przyniosę ci mięso. 2 tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już zdobędziesz mięso. A teraz muszę wracać do pracy. Hej! Proszę, przyniosłem ci coś. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. Jak interesy? Do niczego. Paladyni nic nie kupują. Co z tobą? Potrzebujesz jeszcze czegoś? Pokaż mi swoje towary. Orzesz, panie. Ale tu masz. To kupię od razu. Tak, na pewno chcę te potiony. Tych małych nie chcę. Słyszę o tym po raz pierwszy. Tylko gadanie. To było przecież jasne. Dobra, myślę, że mamy już na wystarczająco dużo skilli. Dokładnie tak, jak mówisz. Ja mu mogę coś sprzedać może? Bo nie mam złota już. Te orkowe miecze nie są nic nie warte. Całkowicie się z tobą zgadzam. Czemu? Można przecież je przekuć na zwykłe. Naprawdę w to wierzysz? Nie potrzebuję. Kurde, ja bym musiał wrócić. Hej! Hej, ty! Ode mnie tego nie dostać. Naprawdę w to wierzę, wiedział o tym wcześniej. Było dokładnie tak, jak mówisz. Ja bym musiał szczerze cofnąć się do bazy, ale kto może mnie nauczyć zręczności w tamtym? Mam własne zdanie. Nie wiem, ale się chyba cofnę z wami? Nie, bez was. I się cofnę, aż będę przy nauczycielu w zwykłej dolinie, więc czekajcie, robię cięcie. Dobra, jesteśmy już w Korinis, idziemy do Diego, bo Diego nas mógł uczyć, tylko Diego tam na pewno jest, bo ja już nie pamiętam, nie, jest tam, widzę. Trochę przylagowy, ale to wina gry, już nie zrobię nic z tym, ale jest Diego. Naucz mnie. Naucz mnie czego? Mogę! Pokaż mi to. Czekaj, super, a teraz mam już... Tak, to mi starczy, myślę. Mogę teraz ubrać dzięki temu ten łuk nowy. Ho, ho, ho. Chciałem go spróbować określić. Tak, mam tu zapis przed sekundy. Oh my god, już możemy graniczącą z cudem okradać, ale piękna sytuacja. No, i gdzie jeszcze pójdziemy? Czy my gdzieś jeszcze pójdziemy? Pomyślałem, że jak już mamy tą misję z rogami, to możemy od razu chyba podskoczyć do, nie? Do tego miejsca. Po prostu tak. Dodatkowo. Hej, ty! Siema. Mam nadzieję, nie uderzyć w sam środek. Zabiłbym ich wszystkich, ale wiem, że nie mogę. Się do tego zabrać.
Nie mów, że to nieprawda. W końcu gdzieś tam i tak mam ochotę wrócić do miasta, znaczy do tego dodatku z Nocy Krukiej i wytłuc tam wszystkich bandytów, nie? Zawsze exp, nie? Choć tam levela nie dostaniemy pewnie z nich, ale zawsze coś. Tak, poddam te rogi i cofamy się, ale widzicie, troszeczkę wam przeskipowałem, oddam mu rogi i przeskipuję, jak będę w zamku, tak? W zamku byłem? W zamku. Tak, po prostu chyba lepiej, żebym to przeskipował, bo to było klik, 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 klik. Nie mów, że o tym nie wiesz. Mam więcej rogów cieniostworów dla twojego kupca. Świetnie! Daj je tutaj. I przynieś więcej. Oto twoja działka. Super. Co myślisz o tym całym polowaniu na smoki? Chłopaki mogą z tego wyjść, objuczeni złotem, jeśli nie odwalą wcześniej kity. Ja tam wolę się trzymać z Lee. No dobra, to zaraz wracam. Okej, wróciłem, jesteśmy tutaj u magów i możemy kontynuować. No i mamy łuk nasz piękny, która jest godzina 16. Ja bym się przespał. Ja mogę się przespać tutaj od razu, co ja tam biegałem. To jest przecież łóżko, nie? Nie, w Gothicu 1 było. Gdzie się przespałem przed chwilą? Aha, w łożach strażników. Serio, nie ma tutaj łóżek? W Gothicu 1 były. Powinny tu też być. Dobra, podskoczmy tam. To rzeczywiście prawda. I ruszymy tam na to południe tego szamana spróbować pokonać. Nie trzeba. Czekajcie, najpierw w noc musimy, żeby tą misję zrobić od razu. Jak się patrzą na mnie wszyscy. W domu magów. Jesteś! A więc o co chodzi? Przyniosłeś mi coś do jedzenia? Mógłbym ci dać tę szynkę. Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? Kawałek kiełbasy? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? A co powiesz na kawał soczystego sera? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? Masz coś innego do powiedzenia może? Kawałek mięsa? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? Zjadłbyś trochę dobrej zupy, prawda? Tak, jeszcze, jeszcze. Mógłbym ci dać tę szynkę. Tak, jeszcze, jeszcze. To wszystko, co mam. I ja mam w to uwierzyć? Dobrze. Lepsze to niż nic. Proszę, weź to złoto. Muszę wrócić na posterunek. Serio? Kupię misję. Nie wierzył, że mam... Głodomor jeden, kurde, grubas. No. Nie, że shaming fat people, nie? Bo sam nie jestem. Ale no co? Ruszajmy, co? No, prawie mamy najlepszy łuk. Ale zrobienie lepszego łuku jest chyba dzierży z niemożliwym dla mnie. Nie wiem... Ile levelów jeszcze wbiję? Mam 33 poziom. 33. Jak ja mam wbić wyższy poziom? Chciałbym mieć jakieś 50, żeby mieć ten łuk lepszy. A to się chyba nie uda. A dlaczego tak mówię? Bo żeby zrobić teraz z samych punktów expa tę zręczność 20, to kurde, musimy mieć naprawdę dużo. Bo 25 to jest 10, to jest 5. 5. 10 poziomów potrzebujemy. Ej, no nie mogę trafić go. Są godziny ekspienia, gdzie i tak tu nie ma dużo ekspa. A to tylko zręczność, nie mówię jeszcze o na przykład, wiecie, wbiciu tutaj lepszego strzelania z łuku. Coś leżało?
Ta, to jest skrzynka. Nie. Byłem tutaj wcześniej, a tu się po prostu porespili przyjaciele. Dobra, większe rzeczy, które mam jeszcze ogarnąć, są prawdopodobnie tam na wzgórzu. O kurde. No dalej są trzy strzały, ale już lepsze to niż... Wiecie, coś innego będziemy bić po prostu więcej. Elity, na przykład. Czy ja tu jeszcze znajdę przeciwnika? I to się tu rozpościera dalej. Czy ja tam podejdę w ogóle? Ty. Ja się i I Love You tamto miejsce, ale mieliśmy i szamana znaleźć. I tamte misje tutaj pod tym rogiem, więc ja pójdę najpierw tam. A nie, że ja sobie idę daleko, daleko i potem wrócę za trzy odcinki do miejsca, gdzie miałem tak naprawdę być. Na tym wzgórzu podobno jest wszystko, czego szukamy. Tak? Ale ja tam przeciwników już nie było. Ja tam byłem przecież. O ten klif chodzi wam, ta? Czy chodzi o tam na górze? O, są torkowie, czyli jednak... O kurde. Mamy tego orka. Ja nie rozumiem, dlaczego nie trafiam tych strzałów, nie? Gdzieś jest jeszcze jakiś ork. Panie orku. Miecz Ferosa jeszcze przy okazji, super. Amulet by się jeszcze przydał. Dobra, mamy to, ale miecz Ferosa, amulet, czy amulet jeszcze znajdziemy? Nie wydaje mi się. Na południu po prostu, no dobra, to tam pójdziemy później. Teraz na zamek bym się tepnął. Zrobiliśmy tak, miecz Ferosa i jeszcze tam zabicie tego szamana. To już dwie fajne misje zrobione. Tak mi się właśnie wydawało. Nikt mi o tym nie mówił. Znalazłem twój miecz. Dzięki. Nie rozumiem w ogóle. Jestem twoim dłużnikiem. W zamian pokażę ci kilka sztuczek, dzięki którym będziesz mógł lepiej wykorzystać swą siłę. Serio? I zręczność podczas pojedynków. No widzisz, już mi lepiej. Pokaż mi, jak mogę udoskonalić swoje umiejętności. Dobry wojownik musi umieć przekazać broni część swojej energii. Tak mi się właśnie. Serio, tu jest zręczność. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Aha, super. Nie mogę się u ciebie tak nauczyć, bo jesteś za... Co jest za sens w tym? Co jest w tym za sens wielki? Zrobiłbym to inaczej. Nie można wierzyć. Mnie nie musisz o to pytać. To się nigdy nie zmieni. Mam swoje zdanie na ten temat. Trudno
być tego pewny. Naprawdę są. Nie zasłużył sobie na to. Hoszpak nie żyje. Wspaniale! To powinno zasiać zamęt wśród orków. Może mimo wszystko jest jeszcze dla nas nadzieja. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam nadrobić straty ostatniego tygodnia. No dobra. Myślę, że w następnym odcinku polecimy sobie na bagna i myślę, że znajdziemy tego smoka i mam nadzieję, że pokonamy, bo nie można wierzyć we wszystko, co się bez słyszy. Pokonania będzie ciężko. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Więc co, ja was żegnam. Do zobaczenia wkrótce. I cześć!